Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować ruleczki z kremem. Zapraszam do oglądania. Do ich przygotowania będziemy potrzebować 55 g mąki pszennej, 60 g cukru pudru, 30 g miękkiego masła, szczyptę soli, 2 białka. Teraz do miski wsypujemy wszystkie suche składniki, czyli mąkę, cukier i sól. Następnie dodajemy masło i łączymy go z suchymi składnikami. Następnie oddzielamy białka od żółtek i będziemy używać tylko białek. Białka przez chwilę mieszamy, a następnie dodajemy do pozostałych składników i mieszamy do otrzymania gładkiej masy. Kiedy otrzymaliśmy już gładką masę, bierzemy blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia lub matą silikonową i nakładamy ciasto łyżką, tworząc koła i średnica to mniej więcej 15 cm. Następnie wkładamy je do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około 5-6 minut. Kiedy brzegi zaczną się zarumieniać, wyciągamy je z piekarnika i jeszcze ciepły zawijamy, czyli bierzemy jakieś narzędzie kuchenne, na które możemy nałożyć ciasto i zawinąć je w rulon. Gotowe rurki odkładamy na bok. Kiedy wszystkie rureczki są już gotowe, przygotowujemy krem. Bierzemy 150 ml śmietany kremówki, 150 g serka mascarpone, 1 łyżeczkę cukru pudru oraz 1 łyżkę cukru waniliowego. Wszystkie składniki miksujemy do uzyskania puszystego kremu. Gotowy krem przekładamy do rękawa cukierniczego. Rękaw najlepiej umieścić w wysokiej szklance lub kubku, będzie nam wtedy wygodniej napełniać go kremem. Kiedy krem już jest przełożony, odcinamy końcówkę woreczka i kremem nadziewamy rurki. Jeśli spodobał Wam się ten filmik, zostawcie proszę łapkę w górę oraz komentarz i subskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu.